Podobno jest takie powiedzenie, że nie wchodzi się 78 razy do tej samej rzeki. No ale dwa razy już można i właśnie po raz drugi zespół Kartofliska dostał wezwanie do Wrocławia. Po raz drugi zostaliśmy poproszeni o to, by całej Polsce pokazać, jak pięknie potrafimy grać w piłkę. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Robotniczy kochany sportowy Hów. Uwaga, uwaga! Nowy kod zniżkowy na koszulki zaprzyjaźnionej drużyny RKS Hówdu w sklepie kapitanbomba.pl. Nowy kod to nowy kod i zapewnia 10% zniżki na cały asortyment. Tak, sam w to nie wierzę, ale drużyna Kartofliska dzisiaj za kilka godzin zagra w turnieju piłkarskim Footballholic Cup we Wrocławiu. Jest w ogóle sobota, 5:30 rano. Oczywiście mogliśmy przyjechać wczoraj, ale my jesteśmy poważnym zespołem i doszliśmy do wniosku, że jak przyjedziemy w dniu turnieju, to będzie większa szansa, że to będziemy w lepszej formie. O, żeby tę formę zapewnić, to drużyna dzisiaj rusza do Wrocławia samolotem. Samolotem lecimy, bo było taniej generalnie. Jesteśmy profesjonalną drużyną, ale na busa nas nie stać. A samolot był tańszy. La 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 la. Co pan dostał? Taki zadowolony. Coś takiego dostał zadowolony. O, zabiera alkohol. No i już we Wrocławiu. Jestem tutaj trzeci raz i po raz pierwszy we Wrocławiu. Mamy ciekawostkę. Niezła ciekawostka na dzień dobry. No już w samym centrum. Dobry wieczór we Wrocławiu. To teraz co pan proponuje, skoro już jesteśmy w tym Wrocławiu? Zapraszamy na wrocławską knyszę. No to sru. No dobra. Grzejem na boisko. Jeszcze tylko kwadrans z buta. Ha, już widać, zaraz będziemy na miejscu. I zobaczymy, czy reszta składu dojechała. Bo tym samolotowym zestawem to nie wiem, czy my wygramy ten turniej. O, jest! O, dzień dobry. To szybkie 3 godzinki samochodem. No. Prowadziłeś? Nie. I z kim mamy szatnię? Zaskoczenie. Ja pierdzielę. No. Ale co za szatnia, no kurwa. Znowu oni. Mamy razem szatnię. Byliście w niej przed nami. Kto tak napierdział? Mam pewnego faworyta. Zostałeś wskazany, że to ty. To ty? To ja. Nasz pierwszy sukces? Pan się pochwali. Chyba nie wziąłem butów. O, cześć. Batonika wziąłeś? Dwa. Jeden dla ciebie. Wiem, że lubisz. Chce pan batonika też? On chce. Piwo żeś wziął. Na drugim boisku wciąż mamy 0. A mecz mamy za 5 minut. Przepraszam, zamieniam na batoniki. I dzisiaj wielki debiut w naszej drużynie. Ale ich wszystkich zaskoczymy składem, nie? Taką niespodziankę żeśmy przygotowali. Pisałem na Twitterze, że jak zobaczą, jakie mamy dzisiaj wzmocnienie, to się wszystkie drużyny zesrają. Nowy zawodnik ma na nazwisko Olkiewicz, ale nie Kuba. Jego syn? Tak? Stachu, gotowy na prezentację piłkarza nowego? Tada! I tak będzie lepsi niż my. Rozwalisz ich, nie? A tak serio to dobrze grasz, czy nie? Dobrze. Dobrze. Po kim to? Dobre pytanie. Po dziadkach na pewno. Jak ci przeciwnicy grają? Po co patrzyłeś? Dobrze. Dobrze grają? Dobrze grają, naprawdę. Ja pierdolę! Ja myślę, że będzie ciężko. No jak to ci się wydaje, że będzie ciężko? Zawsze byłeś optymistą. I nadal jestem właśnie. Panie kibic, jak tej ulubionej poszło? Jak zwykle. Wygrali? Oczywiście. Ile przegrali? 0-3. Panie, mecz mamy za chwilę. No tak. I co? Ty nie przebrany. Przebrany. Tylko jakieś tutaj aktywności. Oli mówił, że ma być rozgrzewka, że wy już mieliście, no to rozgrzewka. Tak. Kolejny nowy zawodnik, ty jesteś bardzo dobry podobno. Ja się nie znam, ja tutaj nie pasuję w ogóle do tej drużyny. Jak nie pasuje? Za dobry jesteś? Tylko to. Za dobry jesteś? Bo ty jesteś kolegą Kuby. Tak, zgadza I się. I Kuba mi przesłał fragment waszej konwersacji, która świadczyła o tym, że jesteś bardzo dobrym zawodnikiem. Myślałem, że bardzo dobrym kolegą. No ty się chociaż rozgrzej, żeby się dobrze zaprezentować. No taki jest zamysł. Nowy numer na koszulce, nowy rozdział w karierze piłkarskiej. To na zero z przodu. Oczywiście. Ty zapytałeś go, jaki potrzebny jest sprzęt na ten turniej. Zapytałem, potwierdzam, bo ostatni raz grałem w gimnazjum. I nie wiesz, jaki sprzęt się bierze na piłkę. Zupełnie nie wiem. No idealnie leży, no kurde. Najgorsze to, że w międzyczasie zlikwidowali gimnazja. To jest naprawdę dosyć duża przestrzeń. Wczoraj mi
mnie pytał, jakim ustawieniem dzisiaj wychodzimy. Ja odpowiedziałem, że postaramy się na pionowo. Ustawieniem pionowym. Damy radę? Damy radę. A piramidą mnie? A ty, że to? Że ty na mnie, czy ja na ciebie wchodzę? Na trójkąty się nachodzą. A ja myślałem, że piramida pionowa. O! Pionową piramidą. No i gramy! Najgorsza część. Trzeba grać w piłkę. Gramy! Pierwszy mecz z zespołem Kids Up. Są panowie od koszulek specjaliści. Modnisie tak zwani. Panie arbitrze, proszę uważać, bo to są straszne cwaniaki ten zespół przeciwny. Tak? Tak. Proszę uważać. Niemożliwe. Miałem pierwszy mecz i bardzo eleganckie chłopaki. Nie no, chłopaki eleganckie, proporczyk nam dali. Pytanie, to jest proporczyk od nas, od drużyny Kids Up. Ale proporczyk nam się trafił. Proporczyk nam się trafił. O kurde. A my nie mamy? No. Elegancki. Dostaliśmy w prezencie proporczyk. Kurde, trzeba będzie do klubu chyba zawieźć. Do gabloty. Do gabloty. O! O kurde. Jak? Do dupy. Mamy ich. Do dupy. Nie no, ktoś musi teraz wejść, sorry. Ty wchodzisz drugi. Ty jesteś najbardziej opalony. Najbardziej opalony wchodzi, dawaj. Masz jeszcze łyknij zewsze. No, ostatnie nawodnienie i dajesz. Przed chwilą trzeba było wejść na boisko. Wejszłem. Wejszłem na 30 sekund, strzeliłem gola i wchodzę do domu w rapę. Dziękuję, że mogłem wam pierdzielność na pustą. Nie, że załatwił. A to ty strzeliłeś, tak? Radiony świata, nie? Aha, jaka szkoda, że ten gol się nie nagrał. Okiwał pięciu, podał mi na pustą. O trudno, trudno. Rzeczy, którym się udają, się nigdy nie nagrywałem. Rzeczy, którym się nie udają, się nagrywałem ciągle. Ja pierdolę! Prowadzimy 3-2. Wygraliśmy 3-2. Panie, miało być na zero z przodu, ja jakieś bramki strzeliłem. No to co, nie cieszysz się? Bramka chujowy, ale napastnik dobry. Teraz półtorej godziny zasłużonej przerwy, pan. Półtorej godziny zasłużonej przerwy. Nareszcie relaks. A pan co tu wydziadował? A mogę to wypić? Może pan to wypić, może pan to zeżreć. Jak to można wypić, kurwa? To jest zajebiste w chuj. Ten to wszystko wypije. Czy jest jakiś napój, którego ty nie wypijesz? Herbaty nie lubi. Każdy alkohol jest bardzo dobry, z wyjątkiem denaturatu, który jest dobry. Ja się tam zagadałem, a to drugi mecz gramy. I to z kim? Bo nie uwierzycie, ale było losowanie grup i trafiliśmy do tej samej grupy, co... Ulubiona. Ulubiona! No! Ale to będzie meczycho! Znowu gramy z ulubioną i młody Olkiewicz w akcji! A teraz! Dawaj, Staszyk! Kawał grajka, nie? Tutaj ten mały to tak, zobacz. O! Dawaj! A, nie przyjmuję żadnych ofert za niego w tym momencie. Polski klub sportowy... Mam się odpierdzielić, tak? Zaporował cenę za zawodnika swojej akademii. Nie ma zgody na występy gościnne, także dzisiaj musi na lewo grać, jak od Neymar Junior. O! No i teraz! Oj! Czapka spadła! Czerwona! No czerwona powinna być. Ja w pierwszym meczu miałem dwa kontakty z piłką. Zakończyło się to strzeleniem dwóch bramek. Nie jest ci wstyd? Chcę się teraz wejść na boisko, żeby sobie statystyk nie zepsuć. O kur! Wygraliśmy z ulubioną 4-1. Ulubiona. To musiało się tak zakończyć. Neymar Junior strzelił gola zwycięskiego na 4-1. Nie zapominajmy o asyście. A że miała asystę wcześniej. No a jak? No i niestety oba z tych zagrań się nie nagrały, no. Bardziej mnie martwi, że moje się nie nagrały. Ty da radę, a ja muszę mieć dobre filmiki. Chciałem zapytać, czy zdarzyła się taka sytuacja, że zespół Kartofliska wyszedł z jakiegokolwiek turnieju z pierwszego miejsca? Z grupy, tak? Tak. Nie, z baru. I czy z baru też na pewno nie wyszli jako pierwsi. Ale rzeczywiście sytuacja jest taka, że zajęliśmy pierwsze miejsce w grupie. I gramy tak, z teoretycznie słabszą drużyną z drugiej grupy, a są to panowie z przeszłością w ekstraklasie. Ja pierdzielę, nie można spokojnie usiedzieć. Tylko mecz i mecz. Taki turniej zrobimy. Znowu gramy. A i ty grasz teraz. Ale uwaga, pracuję teraz nad transferem szybkim. A i grasz w tym meczu teraz. Ktoś musi napierdzielać. Olkiewicz już pojechał, musisz napierdzielać. A gdzie ty się ustawiłeś po piwo? No mecz gramy teraz. Nie, tu nie ma. Mecz zaraz gramy, a ten myśli o piwie. Kartofliska, angielskie espresso, boisko numer 1. To i znowu musimy koszulki na ten tego? Tak, na drugą stronę? Dobrze, że jestem ładnie opalony, to mogę się zaprezentować. O,
A nie, nie jestem. Proszę nie nagrywać. Ale śpiła! I Rzeźnikiewicz! Czy on to spierdoli? Tak! Nagrywamy 0 do 1, ale kontrowersje tu się pojawiły sędziowskie. Bo spalonego nie zauważyli. A po przeanalizie jeszcze dokładnie. Fire and Kraków. To ci, co zawsze przegrywają chyba. Dobrze mi się kojarzy? Zgadza się, jesteśmy dziadami. Dawaj! Wajran! Hej, Wajranko! Pogadajmy jak napastnik z napastnikiem. Ile masz bramy? Też się najebałeś? Troszkę. Kondycyjnie nie wytrzymaliśmy tego turnieju. Pierogi jeszcze zaszkodziły. Czyli przez radę. Nie, nawet nie. O ja pierd... Było blisko, ale Fajrant Kraków przegrał. Czy jest pan zaskoczony? Nie wiem. Jestem zaskoczony? Tak, jestem zaskoczony. Bardzo jestem zaskoczony, bardzo ubolewam, no ale niestety taki jest sport. Zawsze pan się cieszy po porażkach swojego zespołu? Fajrant teraz przegrał. Nie wiem, czy pan zauważył. Przegrał. A pan taki zadowolony? Zadowolony. No i już mamy niedzielę. Niedzielny poranek. Czy ktoś potrafi streścić to w dwóch zdaniach, co się wczoraj wydarzyło po godzinie 15? Bo ja nie. Się najebałem, to wiesz. No jedno było pewne, tak. No jakiś after był. Puchar zdobyliśmy. Ma ktoś ten puchar w ogóle? Nie mamy tego pucharu? Nie. Ty nie masz? Ty ostatni wracałeś. Ale co, ale serio nikt nie ma tego pucharu? Nie, serio. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Robotniczy kochany sportowy Hub. Uwaga, uwaga! Nowy kod zniżkowy na koszulki zaprzyjaźnionej drużyny RKS Hubdu w sklepie kapitanbomba.pl. Nowy kod to nowy kod i zapewnia 10% zniżki na cały asortyment. Grać, to musi zagrać, kto nie gra, ten nie wygrywa.